Zanim podziękujemy krótko i serdecznie naszemu gospodarzowi i sobie nawzajem, pozwólcie Państwo, że podzielę się dwoma myślami. Pierwsza jest taka, że w tym okresie, gdzie na pierwszych stronach gazet jest sprawa uchodźców, kościoły chrześcijańskie, podobnie jak my tutaj, znaczy zwierzchnicy kościołów chrześcijańskich, mówili jednym głosem. Zarówno Polska Rada Ekumeniczna, jak i Episkopat Polski, jak i Polski Alians Ewangeliczny do swoich wiernych skierowały jasne, proste, jednoznaczne przesłanie. Trzeba przyjąć. Nie można się barykadować. To dzisiejsze spotkanie było zainicjowane przede wszystkim przez ludzi świeckich z Warszawy, z takiej ekumenicznej wspólnoty San Egidio. Później inne środowiska to podjęły, zaproponowały właśnie taki sposób modlitwy, taki sposób właśnie spotkania się, wyrażenia tej naszej właśnie samoświadomości chrześcijańskiej, opartej na gościnności, na przyjęciu tego, które jest w potrzebie. Pozwólcie Państwo, że jeszcze krótko zacytuję z ostatniego wywiadu człowieka, który jest poza naszymi polskimi uwarunkowaniami rozmaitymi, bo Norman Davis, znany amerykański historyk, jest znawcą tutaj historii Europy Środkowo-Wschodniej i w tych dniach udzielił wywiadu i powiedział między innymi tak. W przeszłości migracje były w Europie normą. Żaden kraj, żadne społeczeństwo nie są wymyślone raz na zawsze. A pierwsza lekcja z historii brzmi: dziś nigdy nie wiemy, co zdarzy się jutro. Nie wiemy, jak zakończą się procesy, których jesteśmy świadkami. Polacy, których tak wielu migrowało w XX wieku, dobrze wiedzą, jak to jest znaleźć się w potrzasku historii, być zmuszonym do ucieczki. Tyle Norman Davis, a kiedy słuchałem kazania dzisiejszego kaznodziei, przyszły mi takie słowa, które bodaj wypowiedział, czy napisał Mikołaj Gogol. Mianowicie, że nigdy nie jesteśmy tak biedni, żebyśmy nie mogli przyjść z pomocą bliźniemu. Bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na to zaproszenie, a nade wszystko, tu już padły słowa powitań, podziękowań w pewnym sensie, nade wszystko pragnę podziękować naszemu gospodarzowi, księdzu Wiesławowi, który nas tak życzliwie przyjął, który natychmiast odpowiedział tak na tę propozycję. I to wszystko tutaj zorganizował, zaprosił nas do swojej gościnnej parafii, która znana jest nie tylko właśnie z takich inicjatyw ekumenicznych, ale jak widać z takich inicjatyw, które wyłaniają się też pod wpływem różnych okoliczności historycznych. A w ostatnim czasie można powiedzieć, że ta parafia zasługuje na taką metaforę, nie wiem jak to powiedzieć, taką przenośnię biblijną, jest miejscem, które płynie miodem, i mlekiem, tak żeby było biblijnie do końca. Dziękuję bardzo wszystkim i prosimy o błogosławieństwo.